Siema. Kupiłem sobie mikrofon, ale pogryzł mi go pies. Wiecie, tak jak to z zadaniem domowym zazwyczaj w szkole było. W każdym razie witam w głupich pytaniach, odcinek drugi. Dzisiaj będzie o TW Bolku i szafie Kiszczaka. Żartuję oczywiście. Nie będę marnował waszego czasu na takie bzdury. W każdym razie chciałbym wam dzisiaj powiedzieć o dużo ciekawszym temacie. Mianowicie o zdecentralizowanym systemie, jakim jest Open Bazaar. Co to jest? Dlaczego ma to dla nas znaczenie i dlaczego twierdzę, że jest to rewolucja technologiczna? Opowiem wam dzisiaj. Hello! Ci z was, którzy mają więcej niż 15 lat, mogą kojarzyć internet lat 90., kiedy to była troszkę dżungla i było mnóstwo ciekawych projektów, mniej lub bardziej ryzykownych i mniej lub bardziej legalnych, ale na pewno część z was pamięta coś takiego jak Napster. Była to usługa do udostępniania muzyki pomiędzy użytkownikami. Napster ze swojej idei był bardzo ciekawy, ponieważ idea była prosta. Po prostu wszystko jest za darmo dla wszystkich, dostępne i otwarte. No i nacisnął na odcisk Sean Parker, między innymi później współtwórca Napstera, później inwestor Facebooka. Nacisnął na odcisk kilku firmom, no i te kilka firm po prostu go wzięły i wykupiły. I do dzisiaj Napster działa, funkcjonuje tylko jako zabawka korporacyjna, bardziej niż to, jak miał funkcjonować w pierwszej idei. Po Napsterze powstało kilka innych podobnych projektów, jak między innymi Kaza, która już bardziej podejrzewam może być rozpoznawalna wśród polskich użytkowników. Kaza niestety ma tą samą wadę, czyli ma po prostu centralny punkt, który może zawieść. One central point of failure, czyli punkt, gdzie serwer, gdzie można pójść, kopnąć, wyłączyć z prądu i tej usługi już nie ma. Ale idea powstała, pozostała w internecie i powstał BitTorrent. Sieć torrentów to już na pewno wszyscy znają. Na pewno znacie kogoś, kto ściąga sam tą muzykę i filmy. Ale co się okazuje, że BitTorrent to nie jest tylko muzyka i filmy. BitTorrent, sieć torrentów jest odpowiedzialna w zeszłym roku była odpowiedzialna za 29% całego ruchu w internecie. No i to nie tylko na samych firmach i muzyce. Z tego korzysta na przykład Twitter czy Facebook, jeśli chodzi o wypuszczanie aktualizacji do swoich serwerów. Korzystają z tego rządy między innymi Wielkiej Brytanii do udostępniania raportów czy wyników badań. Korzystają z tego uczelnie na całym świecie, dziennikarze. I cały ten ruch, to jest, żeby narysować wam skalę, żebyście wiedzieli, te 29% ruchu w internecie to jest więcej niż Facebook, Google, YouTube, Netflix, iCloud, Dropbox razem wzięte. To jest sieć BitTorrenta. Dlaczego ta sieć jest taka świetna i rewolucyjna? Ponieważ jest to sieć zdecentralizowana. Tam nie ma jednego gościa, który tym zarządza, nie ma nawet pięciu gości, który tym zarządza. Zarządza tą siecią każdy jej uczestnik. Dlatego piękno, dlatego żeby rozwalić sieć. Załóżmy, że jednej firmie się nie podoba, że ich firm jest na sieci torrent i chcą sieć torrent zatrzymać. Nie ma problemu. Tylko żeby zatrzymać ten jeden film, żeby nie dało się go ściągać, trzeba położyć całą sieć. Te 30% całego internetu trzeba położyć. Powodzenia. I podobnie działa Bitcoin. Zdecentralizowany system. Żeby położyć Bitcoina, trzeba by położyć całą sieć. A moc obliczeniowa Bitcoina jest szacowana na dzień dzisiejszy. Jest 1000 razy większa niż cała moc obliczeniowa Google'a. Jak mówię o Google, pamiętajcie, że mam na myśli całego YouTube'a, Google Clouda, Gmaila i wszystkie usługi Google'a. To jest Bitcoin jest 1000 razy większy niż Google. Powodzenia. A chciałbym wam dzisiaj powiedzieć o kolejnym kroku niesamowitym, który zrewolucjonizuje świat. Moim zdaniem zrewolucjonizuje e-commerce, czyli handel w internecie i handel na świecie. Ponieważ Open Bazaar, o którym chcę wam powiedzieć, to zdecentralizowany system handlu. Każdy może otworzyć sklep, może sprzedać każdemu cokolwiek sobie życzy na całym świecie. Transakcje dokonywane są za pomocą Bitcoina. Każdy może otworzyć darmowy sklep, którego otwarcie zajmuje kilka minut i może sprzedawać, co mu się żywnie podoba. Nie potrzebuje żadnej licencji, nie potrzebuje spełniać żadnych wymogów prawnych, nie potrzebuje nawet płacić podatków. Dlaczego? Ponieważ jego sklep jest anonimowy, transakcje są dokonywane anonimowo za pomocą Bitcoina na całym świecie. No jedynym problemem jest dostawa, więc tutaj może być problem, ale zasadniczo
uwalniamy rynek, żeby, dlaczego to jest takie ważne, ponieważ jeden sklep, żeby położyć jeden sklep, który działa w oparciu o Open Bazaar, trzeba położyć całą sieć. Te sklepy są zdecentralizowane, to co oznacza, że jeden sklep jest obecny na tysiącach komputerów na całym świecie i trzeba by położyć te wszystkie komputery, żeby położyć ten jeden sklep. Czyli mamy wolny rynek, który nie podlega żadnym regulacjom i nigdy podlegać nie będzie, który skaluje się na cały świat za pomocą Bitcoina. Witajcie w nowym świecie. A swoją drogą, jeśli Open Bazaar osiągnąłby skalę podobną do BitTorrenta, czyli 30% całego ruchu w internecie, jeżeli Open Bazaar przejąłby 30% całego handlu w internecie, a płatności są dokonywane za pomocą Bitcoina, to tak swoją drogą wzrośnie popyt na Bitcoina. A jeżeli wzrośnie popyt na Bitcoina, a jego podaż jest cały czas taka sama, przewidywalna i wszyscy wiedzą jaka jest, bo nie da się dodrukować Bitcoinu, to jeśli wzrośnie popyt, to wzrośnie również co? Cena. Powodzenia. Na razie.